Z centrum Warszawy pod Pałacem Kultury wyruszyła niecodzienna wyprawa. 27 osób, które chorowały na raka, chce pokonać 7 tysięcy kilometrów na rowerach i dotrzeć w ciągu 4 miesięcy na zwrotnik raka w Afryce. Studio Med TV kibicuje tej akcji. Zastanawialiśmy się, co będzie takim najfajniejszym sposobem na obchodzenie dziesięciolecia takiej organizacji jak Rock'n'Roll. I stwierdziliśmy, że taka wyprawa na zwrotnik raka jest rzeczywiście czymś wyjątkowym, szczególnym i takim ukłonem w kierunku tych, którzy też dzisiaj chorują. Diagnozę dostałam w takim bardzo zaawansowanym już stanie choroby. Też mój nowotwór był hormonozależny, a ja byłam w wieku, w którym hormony były na tyle jeszcze wysokim stężeniu, że było to dla mnie bardzo niebezpieczne. Perspektywy były takie, że no 4 miesiące i ma być już koniec. Ja leczyłam się metodami tradycyjnymi, tak, czyli przeszłam chemioterapię, operację, radioterapię, ale też w międzyczasie spotkałam miłość i to gdzieś zmieniło też moje nastawienie do tego wszystkiego. I myślę, że ta wola walki o to, żeby przeżyć i cieszyć się tym, co ma nadejść, pojawiła się też razem z tym uczuciem. Zachorowałem 9 lat temu. Mój głos później dowiedziałem się, że miał 6 na 9 cm, czyli był bardzo duży. No niestety to była moja wina, przyznam się szczerze, bo nie badałem się nigdy, jak to teraz namawiam mężczyzn, żeby się badali. Choroba spowodowała to, że narodziłem się na nowo zdecydowanie. Wziąłem się za siebie po prostu. Sport na początku było ciężko. Mówiłem sobie ten sport, ale z czasem zaczęło mi to przynosić satysfakcję. Wyprawa Rolling to Zwrotnik to sztafeta rowerowa, która pojedzie z Warszawy na zwrotnik raka i przekaże taką myśl światu, że przez raka można przejść, że można wyznaczyć sobie tak trudne wyzwanie jak jazda rowerem 7 tysięcy kilometrów, że rak jest do przejścia, że to jest do zrobienia i ci, którzy dzisiaj chorują, myślę, że dostaną taką dawkę dobrej energii i nadziei na to, żeby podjąć wyzwanie i się leczyć. Ta wyprawa to jest taka impreza trochę, tak? To jest właśnie spotkanie z ludźmi, którzy wszyscy życzą dobrze, że świętuje się jakąś zmianę w życiu. 2012 roku już pierwszy raz wyruszyliśmy z Warszawy na zwrotnik raka. Byłam rok po chemioterapii, po zakończeniu leczenia drugiego nowotworu piersi. Zaproponowano mi jazdę w pierwszym rajdzie rowerowym na zwrotnik raka. Pomyślałam, że jest to świetne zakończenie mojego leczenia, świetne zakończenie mojego powrotu do zdrowia. Aktywność fizyczna zmniejsza stany lękowe, zmniejsza stany depresyjne, zwiększa poczucie własnej wartości. Regularny wysiłek fizyczny, regularna aktywność, tylko dostosowana jakby do bieżącej sytuacji, jest zalecana w trakcie całej chemioterapii. Nowotwór i później zdrowie po nowotworze nakręciło mnie tak, że ja cały czas pedałuję do zdrowia. Ja mam czas na zatrzymanie się nad człowiekiem, nad chwilą, ale ja cały czas pedałuję do zdrowia. I to życie ja już nie tracę na takie drobiazgi czasu. Ja jadę, zachwycam się życiem i zdrowiem. Taka główna myśl jest
taka, że przez raka można przejść, a potem wsiąść na rower, dojechać na zwrotnik raka. I to jest możliwe. Jeżeli to jest możliwe, to wszystko jest możliwe. Też coś nas czeka i też wiele rzeczy można, i to nawet więcej niż przed. Jadę, bo chcę udowodnić sobie, że choroba nie zamknie mnie w domu, tylko pozwoli mi na w pełni aktywne życie. Lubię takie wyzwania, bo chorowałam kiedyś i chcę pokazać ludziom, że można żyć fantastycznie po chorobie nowotworowej.